Witam Was w kolejnym projekcie, w kolejnej realizacji. Jak widzicie, tutaj leżą dwa takie duże slaby, tutaj są dwa kolejne. To jest projekt dosyć duży. Będzie to taki stół konferencyjny, który będzie miał około 4 metrów długości i 120 cm szerokości. Także potężny mebel. Będzie niestety podzielony na dwa, może niestety, bo będzie łatwiej go wykonać. 4 metry, dlatego że tutaj musi zasiąść około 12 osób. I będzie podzielony na dwa, ze względu na to, że mam, powiedzmy, takie, one mają prawie 2,5 metra te slaby i tutaj będzie to zrobione w taki sposób, żeby na przykład można było jedną stronę, jeden, powiedzmy, stół odsunąć gdzieś na bok, jeżeli nie będzie potrzebny, a będzie potrzebne więcej miejsca. Albo obydwa stoły. Stół 4-metrowy takiego kalibru, no trochę osób trzeba, żeby to przenieść. Szczególnie, że tu będą jeszcze stalowe nogi, które już jadą do mnie. Przy okazji pozdrawiam Krzysiek. Ten film prawdopodobnie nie uda mi się tego filmu zrobić w jednym odcinku. Będzie prawdopodobnie dwa, może trzy, ponieważ to jest dosyć duży projekt i pokażę Wam krok po kroku, jak będę go realizował. Po środku będzie rzeka z epoksydu. To jest na razie ułożone tylko tak, żebym zobaczył, jak one w ogóle wyglądają, czy one są proste, czy nie. Zobaczymy finalne ułożenie. Na pewno tutaj te strony, te boki nie będą takie proste, ponieważ to nie za dobrze wygląda. Być może, że jeszcze zamienię te deski, tutaj może coś pomiksuję, albo trochę to jeszcze porozsuwam, bo mam jeszcze trochę luzu, bo to ma mieć 2 metry, tu jest 2,45. Także trochę mogę pokombinować. Dobra, nie przedłużając, lecimy z pracami, bo jest tutaj dosyć dużo ciężkiej takiej pracy na początek.